ukrywam, ledwo uszedłem z życiem. I od tamtego czasu zawsze śpię przy zapalonym świetle. Wow! A to ci dopiero żenująca bajka. No, ty wiesz, że straszna Zośka nie istnieje. Nie istnieje? Rzuciła się z zębami na moją duszę. Czemu mi nie wierzycie? Przecież ojciec Raven to demon. Ta, ale raczej jakoś nie wpada do dzieciaków na imprezki. Chyba, że wiecie, no, nudzi się strasznie. Pomożemy ci pokonać ten głupi, wstydliwy i zupełnie nieuzasadniony lęk. Jak? A tak, że urządzimy sobie dzisiaj piżama party. Piżama party. Piżama party. Poważnie śpisz w tym? Od lat toczę zajadłą wojnę z krzywym uzębieniem i nigdy się nie poddam. To co robimy? Idziemy spać? Nie ma mowy, co ty? Cała zabawa polega na niespaniu. I robieniu całej masy fantastycznych rzeczy. Pierwsze zadanie. Ford kocykowy na miarę naszych czasów. Według jakże szczegółowej rozpiski mojego autorstwa. Na początek, moi mili, fundamenty. Potem, ze 2 godziny później, powoli zabierzemy się za... Serio? Oj, weźcie, to nie takie znowu trudne. Kiedy postawimy pierwszą ścianę nośną... Dobra, sam sobie pobuduję. Cyborg, pogramy na komputerze? Cicho. Muszę dokończyć mroczne dzieło mego ojca. Czy tu czuć wanilią? To moje świeczki rytual. Tytani, tańczcie! Hej! Włączcie muzę! O, rety! Odsyp się. Taniec jest super! Nie wiedziałam, że tak potrafię! Ta laska umie tańczyć! Tańczymy! Nie tańczymy! To akurat jest wezwanie! Tytani, zbiorę! 2 minuty później. Ej, cyborg! Wiesz, co jest najlepsze w piżamowych imprezkach? Wojnę na poduchę! Razu atakują mnie! Innym razem... Oj, Raven, daj spokój! Nie bawię się z wami. Oj, mama, proszę, bez ciebie to wiesz, żadna zabawa. Bitwa na poduszki! Bitwa na poduszki! Bitwa na poduszki! Dobra. Proszę, szczęśliwi. O, Tytani! Wymyśliłam zabawę, która pozwoli cyborgowi zapomnieć o strachu. Nazywa się szczerość lub też ryzykowne przedsięwzięcia. Czyli prawda czy wyzwanie? Jeśli wybiorę wyzwanie, przyjdzie mi dokonać niesamowitych czynów. O, wyzywam cię na pocałunek. Nie, bądź moją dziewczyną przez parę lat, a potem się wprowadź. A raz, jednej nocy, przy pięknej pełni, uklęknę przed tobą na kolanko, a trzecie dziecko nazwiemy Cecylia po ukochanej ciotce. A potem za rękę mnie będziesz trzymać przy słońca zachodzie nad szczytami gór i szeptać mi będziesz czule. Mieliśmy piękne życie. Oto twoje wyzwanie. Ale ja chciałam wybrać prawdę. A dokonałabyś tych czynów? Nie. Rozumiem. I oddalam się do fortu. Dlaczego tak? Dlaczego? Po co się wygadałeś, głupek? Głupek! Macie za bałwana. Czemu nie kocha? Zęby mam prawie proste. Prawie proste! Poza tym mam jeszcze włosy i dla jedwabka jestem jak ojciec. Ołki dołki. Chłopapaki! 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 Na twojej twarzy! Cisza! A tej co znowu? Powiem ci co znowu! Ona jest ona! Wiecie, dziewczyna! No tak, chciałaby być chłopakiem jak my. Ale nie może. Czemu miałybyśmy chcieć być jak chłopcy? Z jednego kochana oczywistego powodu. Chłopaki są fajniejsze niż dziewczyny! Nie da się przecież jednoznacznie stwierdzić, która płeć jest fajniejsza. Oj, da się, da, miła. Gdybyś dotarła kiedyś pociągiem wiedzy na róg nauki i faktów, wiedziałabyś, że dziewczyny z chłopcami nie mają szans. Bo ciągle tylko sobie leżą, myślą, czy są piękne, czy nie i popadają w rozpacze.
My sobie leżymy? To wy tu jesteście leniuchy! I dużo więcej czasu poświęcacie swoim fryzurom niż my! A jeśli chodzi, mój drogi, o rozpaczę... Przestań już na nas krzyczeć! Dotknęła do żywego. Zaczaiła się koło twoich drzwi. Tytani, do kocykowego fortu, biorę! Żartujesz sobie? Wsadziłeś do środka lustro? O, nie tylko lustro. Robin, tu jest pięknie. Wow, robi wrażenie. Wow, nie mów, że to boisko do kosza. Nie, tor do kręgli. Boiska szukaj w piwnicy. Wow. Tak, okej, okay, super pałacyk, ale przypominam, że złapani nadal chce nam ukraść duszę. Słuchajcie, na dole w bawialni jest lustro! W klasie baletowej też jest lustro! Bio, bio, bio! Też ryzykowne przedsięwzięcia! Uwielbiam tę zabawę! Kiedyś nawet wygrałam! Wyzywam was wszystkich, jak tu siedzicie, żebyście wleźli mi do maszczy! Musimy dotrzeć do lustra! Cyborg, pędź do lustra, bracie! W drugiej sypialni dla gości! Dasz radę, stary! To, że się boisz, nie znaczy, że nie jesteś silny! Dobra, Cyborg, koniec cykorzenia. Pora dołączyć do przyjaciół, chłopczyku! Nie jestem już żadnym chłopczykiem. Straszna Zośka nie jest straszna, straszna Zośka nie jest straszna. Nie jest straszna! Ha! Dorwałem cię w końcu, ty niestraszna wiedźmo! Ej, patrzcie, światło się włączyło! Najlepsze pijama party świata! Nie ma mowy! Rubu Ragtime! Kurczę, stary! Mówiłem, że dam radę. To co? Co teraz? Bugi Brackie! Gwiazdko, co robisz? Spojrzyjcie w moją stronę. Ja też dam radę was dziś rozbawić. Noworoczne odliczanie. Liczymy od tyłu. Co? To w ogóle można liczyć do tyłu? Stary, to łatwe. Zaczynasz od 10, idziesz do 1. Ej, ja nie wiedziałem, że tak można. W ogóle nie wiedziałem. Ja ledwo liczę do przodu. Nasz przyszły rok zależy od liczenia. A teraz się skup. Okej, okay. Poradzę sobie. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 8. 7! To wcale nie takie trudne. 10 sekund zajęło ci odliczenie 4. Idziemy dalej. Tytani, zaraz odliczamy! Szczęśliwego nowego roku. Nie mogę się doczekać, aż skończy się ten okropny rok i zacznie ten nowy dobry. Wiecie, już teraz się cieszę na miesiąc luty. Pierwszy raz nasza przyszłość wygląda nieźle. Tytani, to już prawie północ. Przywitajmy nasz nowy rok! Jasne, spoko. 10. 10. Bestio, jeszcze nie teraz, mój toast, muszę powiedzieć! Cyborgu, bestio, weźcie się w garść! 9. Numerki i więcej numerków! Czy teraz należy już całować? Nie! Czekaj! Masz mnie całować! Mój toast! Kiedy wygłosić? Łuzaki! Ależ na szlak! Nie! 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 Nie!
A w nowym roku styczeń, maj, wrzesień, listopad. No dobra. Można prosić o uwagę? Halo? Przed nami trzeci już konkurs na najlepszy kostium. Oho, w tym roku widzę, że poprzeczka wysoko sobie wisi. Ciekawe, co sądzą sędziowie. A więc trzecie miejsce zajmuje pan Mózg. Na drugim miejscu plasują się Batman i komisarz Gordon. I oto chwila, na którą wszyscy czekaliśmy. Dygdap, dygdap, dyś. Teraz my, teraz my. W tym roku pierwsze miejsce i nie, bieską wstążkę za najlepszy pomysł i najfajniejszy kostium otrzymują... Nie tak szybko, Tytani. Bum, no po prostu szok, proszę państwa. Dosłownie pękłem. Oto i oni, władcy czasu. Czemuż to się tutaj zjawiliście, Tytani? Chcemy przeżyć dobry rok. Mamy już serdecznie dość. Nie ma. Co roku popełniacie te same błędy. To bardzo śmieszne, boki zrywać. Naprawdę, dobra komedia. Nie pozostawiacie nam wyboru. Tytani, jo! Na co wy czekacie? No jazda, walczcie z nimi. Nie mam zamiaru walczyć z dzieckiem. To chociaż walcz ze starcem, ale zrób coś. Dziecko, do ataku. Co za ochyda? Masz szanować starszych. Ale mnie już tak łatwo nie pokonacie. Nie mam mowy. Oddawaj moją laseczkę. Możesz ją odzyskać. Jeśli obiecasz nam jeden szczęśliwy rok. Niech wam będzie. Życzę miłego roku, Tytani. Tak, udało się nam. Pojawili się jacyś nowi zawodnicy. Te łobuzy ukradły nasze stroje. Może dlatego, że wy ukradliście pierwsi. I przypominam, że zniszczyliście nasz super kostium. Oj, Tytani, gangsterskie posunięcie, no nie ma co. A kto to będzie brał pod jakąś uwagę? W końcu przecież my jesteśmy ci dobrzy, a ci tamci są źli, proszę państwa. Żeby była jasność, jak dobrzy zrobią coś złego, to złe nadal jest złe, czyli nie jest dobre. Wy wiecie, że ma rację. Może za bardzo się uparliśmy. Może wstążka nie ma znaczenia. Jeszcze możemy to wszystko naprawić. Rój! Bio! Tytani, bio! Azarat Metrion Zinkos! Sędziowie podjęli decyzję. Nie ma co przedłużać. Pierwsze miejsce zajmuje... I Rój, i... Tytani! Ex aequo! Wygraliśmy? I oni, i my? Taka zapadła decyzja. To co, pobawmy się w końcu trochę. Yeah!